Dzień dobry, dziś arcy ciekawy temat, jakim jest szkic 3D. Z jakiegoś powodu nigdy nie przekonałem się Fusion do modelowania w oparciu o ten rodzaj rysunku, ale nie wiem, może jednak czas zdjąć tego Simloka. W dniu dzisiejszym zajmiemy się dwiema bryłami: tą i tą. Pierwsza z nich wydaje się być ultra prosta, a dodatkowo przy użyciu modelowania płaszczyznowego będzie ona do zrobienia tak naprawdę w kilka minut. Drugi model wymaga wykorzystania kilku trików i również będzie wymagał szkicowania w trójwymiarze. Dodatkowo przypomnijmy sobie też wyciągnięcie wzdłuż ścieżki oraz niestandardowy sposób fazowania opartego o odległości kąt. Ja zwykle z tego nie, nie korzysta. Wszystko po to, by modelowanie było jeszcze szybsze i przyjemniejsze. Ciekawe? No to lecimy. Jak widać w naszym szkicu, jest tak naprawdę tylko 5 wymiarów. Mamy dwie wysokości oraz tutaj mamy wielobok, a w zasadzie ośmiobok o średnicy 60 mm, oraz drugi o średnicy 120 mm. Tutaj mamy jeszcze mały offsetik, więc wykorzystamy sobie kilka takich ciekawych rozwiązań. Zatem idę do Fusion, tworzę sobie nowy szkic na płaszczyźnie zielono-czerwonej i od środka rysujemy sobie wielobok. Musi to być wielokąt wpisany. I rysujemy tak, więc mamy tutaj 60 mm średnica i 8 boków. Mamy go. Oczywiście on nie będzie w pełni zdefiniowany, dopóki nie nadamy jakiejś relacji mm, któremuś z boków, więc ja dodaję tutaj relację, że ten bok musi być pionowy. Dodajemy od razu offset, przypominam literka O. Zaznaczamy i odsuwamy go na minus 5 zdaje się. I to jest pierwszy element. Tak naprawdę to jest... Dlaczego tu mamy 60 mm? To nie jest 60 mm, to jest dokładnie 30. Teraz będzie zdecydowanie lepiej, ponieważ z jakiegoś powodu wcześniej podawałem średnicę, teraz podałem promień. No ale dobra, mamy to. Kończymy ten szkic i teraz będziemy zobligowani do tego, żeby podać drugi szkic, który będzie oddalony od tego pierwszego szkicu o 55 mm. W tym miejscu to się znajduje. Zatem wracamy do Fusion i musimy sobie dodać geometrię konstrukcyjną. Idę sobie do konstrukcji, wybieram odsunięcie płaszczyzny, zaznaczamy nasz szkic i idziemy w dół o 55 mm, czyli minus 55. I na tej płaszczyźnie robimy nowy szkic. Klikam sobie w to miejsce i tutaj też będzie wielobok wpisany. Idziemy do wielobok, wpisany. I znowu, a tutaj musimy sobie podać 60 mm oraz 8 boków. Klikamy OK. Sprawdzamy, w jaki sposób tu musi być to oparte. Widzimy, że ten wielobok musi mieć część wspólną na linii poziomej względem tego, który znajduje się ponad nim. No to rysuję sobie linię konstrukcyjną. Przypominam L, a następnie X. Zaznaczam go sobie i zobaczcie, że ta linia z automatu ma już wbudowaną relację bycia w poziomie, więc w tym momencie całość zrobiła się czarna. No i teraz będzie najfajniejsza część imprezy, czyli musimy dodać sobie szkic 3D. Jeżeli zerkniemy sobie na rysunek, to widzimy, że musimy narysować linię pionową w odległości, na w zasadzie o długości 30 mm. Zatem rozpoczynam sobie nowy szkic. Tym razem oprę go o pionową płaszczyznę, ale ja z tej płaszczyzny wychodzę, bo pamiętajcie, że należy włączyć sobie w tym miejscu, że będziemy szkicować w 3D. Zatem wybieram sobie linię i zobaczcie, że jak mam rzut perspektywiczny, to ja sobie mogę tą linię już rysować w trójwymiarze. Zatem Mogę sobie kontrolerem się troszeczkę obrócić, rysuję sobie linię o długości 30 mm. Ta linia, ona jest w tej chwili niedodefiniowana, widać, że jest niebieska, więc wybieram dla niej relacje poziome pionowe. Klikam w nią i ona automatycznie powinna zrobić się czarna. Od tego momentu ja jestem w stanie na podstawie tych elementów, które już są w szkicu, rysować kolejne linie. Czyli wybieram linia, rozpoczynam rysowanie od tego punktu do tego punktu, i znowu od tego punktu do tego punktu. Łączymy ze sobą te elementy czyli tak naprawdę łączymy ze sobą w trójwymiarze szkice, które zauważcie, że um, tworzą nam bezproblemowe relacje z poszczególnymi punktami innych szkiców. Tak? Ale w związku z tym, że no, nie stworzyły nam się wszędzie płaszczyzny, my musimy zrobić coś, żeby ten element y, stworzyć jako bryłę, więc musimy przejść teraz y, procedurę zamiany y, elementów w szkicu na płaszczyznę. Jak to zrobimy? Idziemy do zakładki powierzchnia, czyli rozpoczniemy modelowanie powierzchniowe i stworzymy sobie zamknięcia naszych szkiców. Czyli klikam sobie zamknięcie, odznaczam włączenie tworzenia łańcuchowych połączeń. Ta funkcja ma być wyłączona i dzięki temu jestem w stanie sobie zaznaczyć poszczególne płaszczyzny. Klikam OK, ponawiam operację, z tym, że muszę mieć włączone szkice, czyli rozwijam sobie ten szkic, ten i ten. I tworzymy sobie kolejne płaszczyzny. Zaznaczam tą krawędź, tą krawędź, tą krawędź. Płaszczyzna się stworzyła. Powtarzamy operację dla poszczególnych krawędzi. Mamy to. I płaszczyzny sobie stworzymy tutaj też w oparciu o te elementy. No i widzimy, że stworzona została płaszczyzna, która pozwoli mi już wykorzystać szyk, do, szyk dookólny, który zamknie nam całe te szkice w kompletną bryłę. Czyli idziemy z powrotem do obszar, wybieramy sobie szyk kołowy. Jeżeli nie macie go na wierzchu, to musicie wejść sobie do menu, następnie wybrać sobie szyk, następnie szyk kołowy i z tego miejsca wybrać go. Ja go mam wyciągniętego, więc zaznaczam. I teraz mnie interesują te płaszczyzny. Ta płaszczyzna, ta, ta oraz ta. Wybieramy oś obrotu, będzie to oś niebieska. No i musimy powtórzyć to 8 razy. Klikamy. Chwilę trzeba zaczekać. Fusion sobie musi przemyśleć temat. No i widzimy, że element się zamknął. Wracam do powierzchni. Stworzę sobie jeszcze płaszczyznę w oparciu o tą, o tą oraz o tą płaszczyznę. Klikam. A nie, nie mogę kliknąć OK, bo się zaznaczyła jakaś krawędź. Jeszcze raz płaszczyzna. Jedna, druga oraz trzecia. Teraz powinno być zamknięcie. No i w związku z tym, że ten element oparty jest o szereg ścian. Jak widzimy, jak wejdziemy sobie w bryły, to każda z tych ścian jest yy, pokazana oddzielnie. No my teraz chcemy z tego stworzyć pojedynczą bryłę tak naprawdę, czyli element, który będzie niejako zszyty z wszystkich powierzchni, które się tu znajdują. Więc zaznaczam sobie całość. Wybieram funkcję tak zwanego szycia, czyli zszywania. Wszystkie krawędzie powinny mi się zaznaczyć na zielono, ale z jakiegoś powodu się nie zaznaczyły, więc muszę je sobie tutaj doznaczyć. No, zaznacz mi wszystkie. Tutaj mamy jeszcze i tu oraz oczywiście spodnią. Całość świeci na zielono. Jak widzicie, tutaj bez najmniejszego kłopotu wszystko zostało zszyte. Klikam sobie OK i zobaczcie, że teraz w narzędziu bryły powinna mi powstać bryła całkowita. Tak, czyli zwijam to sobie, mogę włączyć jeszcze na chwilę ten szkic pierwszy i zwykłym ekstrudem przelecieć sobie na drugą stronę do płaszczyzny dolnej. W tym momencie bryła mi się wytnie, i jak widzimy, cały nasz kompletny model został stworzony tak naprawdę przy okazji kilku kliknięć w szkicu trójwymiarowym. Także, jak widać, jest to stosunkowo prosty model, ale teraz wyobraźcie sobie, że musicie go stworzyć bez używania szkicu 3D. Byłoby to możliwe? Można by to zrobić na podstawie kilku elementów złożonych do siebie, powtarzalnych i skrzywanych przy okazji modelowania płaszczyznowego. Ale to nie o to chodzi. Zobaczcie, że bez najmniejszego problemu tutaj mamy temat załatwiony. Drugi z naszych rysunków, już taki prosty nie będzie. Tutaj będziemy musieli wykorzystać sobie szkic 3D, na podstawie którego oprzemy sobie wyciągnięcie tej głównej rury, którą będziemy mieli o ten szkic opartą. idziemy do Fusion, rozpoczynamy sobie nowy szkic opregona płaszczyźnie niebiesko-czerwonej. Wybieram L na klawiaturze. Ciągnę sobie tutaj. Linię przyciskam i przytrzymuję lewy przycisk myszy, żeby tutaj stworzyć sobie styczną linię znowu na wprost. I teraz przechodzimy sobie do widoku 3D, czyli klikam sobie tutaj w domek i kolejną moją linię oprę sobie o płaszczyznę czerwono-niebieską, czyli klikam sobie w tą linię, zmieniając tym samym płaszczyznę, na której rysuję, i klikam kolejną z linii. Potrzebna będzie jeszcze jedna linia konstrukcyjna, którą rozpocznę sobie od tego miejsca. Zaznaczam i X-em zmieniam ją na linię konstrukcyjną. Zobaczcie, że on w tym momencie stworzył mi takie linie trójwymiarowe, oparte właśnie o ten szkic 3D. No i teraz dobrze by było to wszystko sobie najzwyczajniej w świecie dodefiniować. Sprawdźmy, jakie będą tutaj długości. Główna nasza linia ma 55 mm, następnie mamy promień o długości 23, w zasadzie średnica 23. No to D na klawiaturze, tutaj dajemy 55 a ten promień ma wynosić dokładnie 11,5. Dobrze mówię? Dobrze, powinien, powinno to tak wyjść, czyli R będzie 11,5. Kolejna rzecz, którą mamy, to mamy od tego miejsca pociągnąć prostą w kierunku dolnym na 15 mm, czyli w tym miejscu robimy sobie 15 mm. Mamy to. Kolejna rzecz, musimy spojrzeć sobie na górną część. Tutaj mamy to wygięcie. Tu w tym miejscu znajduje się informacja o tym, że odgięcie ma wynosić 30 stopni, i do tego nam służyła ta linia tutaj konstrukcyjna. Tu ma być 30 stopni. Ale w związku z tym, że nasz łuk, pomimo tego, iż ma promień, nadal jest niedodefiniowany, potrzebujemy dodatkową linię konstrukcyjną, która nam go dodefiniuje. Czyli wybieram sobie L na klawiaturze, sprawdzam, czy jestem na konstrukcyjnej. Nie jestem, więc wybieram X i łączę sobie dwie końcówki mojego łuku. Linią konstrukcyjną, i teraz tą linię konstrukcyjną musimy w pełni zdefiniować. Ona ma iść wzdłuż linii czerwonej, czyli wybieram sobie poziomy pionowe. Ona zobaczy się z automatu dodefiniowała. No i tutaj podobna historia też musimy zrobić poziomo e, tą linię. Dobra, mamy 30 stopni, no i co nam zostaje? Zostaje nam wypoziomowanie tej linii. Z tym, że tutaj będziemy mieli delikatny problem, ponieważ ten element nie daje się wypoziomować. Potrzebujemy jeszcze wyprostować sobie tą linię na zasadzie takiej, że potrzebna by była płaszczyzna, która by nam to wyprostowała. Więc znowu L na klawiaturze X, dodajemy informację o linii konstrukcyjnej, tutaj będzie X i ta linia musi być również w poziomie. W tym momencie zobaczcie, z automatu ta linia będzie szła idealnie w poziomie wzdłuż naszej płaszczyzny, no to co? Ostatnie co zostało, to zmienić jej długość. Potrzebujemy tutaj informację o tej długości. Ta długość jest podana w tym miejscu i wynosi ona dokładnie 38. Tutaj, w tym miejscu, znajduje się ten wymiar. No to D na klawiaturze zmieniamy 38. No i w tej sytuacji ten element został w pełni zdefiniowany. Ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy, to pododawać sobie łuki. Mamy tutaj informację o tym, że ten łuk, który zawija nam. Tą ścieżkę wynosi 11,5, no to dodajemy sobie ŁUK, zamykamy sobie tą linię 11,5. I mamy w tym momencie, zobaczcie, ten nasz ŁUK już w pełni zdefiniowany, ale coś mi się tu nie podoba. Muszę jeszcze wrócić. Tutaj ten odcinek mamy 15, i ten ŁUK rozpoczyna się 15 w dół, czyli musielibyśmy Poprowadzić sobie tą linię w dół o dokładnie 15 mm, czyli ten łuk musiałby się zaczynać 15 mm niżej. Czyli tutaj musielibyśmy dodać 15, dodać 11,5 i wtedy ta, ten wymiar będzie się poprawnie tutaj nam definiował. I teraz dodajemy sobie łuk 11,5. I w tej sytuacji element już powinien się poprawnie nam zdefiniować. Między punktami, które kończą nam, nam te łuki, powinno być dokładnie 11,5, przepraszam, 15, i tutaj to 15 występuje. Dobrze, mamy czarny szkic. Na jego podstawie możemy już w tym momencie zrobić sobie naszą rurę. Zatem idziemy sobie do menu utwórz, wybieramy sobie rura, zaznaczamy nasz model, no i w tym momencie zmieniamy parametry. Wielkość przekroju z tego, co pamiętam, 20 mm, musi być wydrążony i grubość tej rurki ma 2,5 mm, czyli, dwa, czyli grubość ścianki w zasadzie 2,5 mm. No i w tym momencie ten szkic 3D, zobaczcie, posłużył nam do stworzenia naszej rury. No to jedyne, co pozostało, to teraz zrobienie kołnierzy, które w zasadzie będą oparte o dwa dodatkowe szkice, więc lecimy z nimi. W podstawie szkic naszego kołnierza to okrąg o średnicy 52 mm oraz czterech otworach F4. No to robimy nowy szkic. Klikam sobie na płaszczyźnie pierwotnej, wybieram C na klawiaturze i rysuję okrąg 52 mm. Rysuję kolejny okrąg o średnicy 4 mm. I teraz odległość miała wynosić 45 mm. Czyli mamy tutaj od środka 45 na 2 będzie 22,5, oraz musimy, żeby zrobić go czarnego, dodefiniować położenie. Nie wychodzimy ze szkicu, dodajemy sobie szybkołowy, zaznaczam mój okrąg. Punktem środkowym będzie środek naszego okręgu i cztery sztuki. Kończę szkic, wyekstrudowuję sobie tą płaszczyznę na 5 mm, bo tyle mamy w tym projekcie. Akurat będzie to minus 5, jakoś tam to mocno nam nie robi. No i teraz to, o czym Wam wcześniej wspomniałem, na, zaraz na samym początku, zrobimy sobie troszeczkę inny typ fazy, opartej nie standardowo o mm, kąt 45, czyli równą odległość z każdej strony. Wybieramy sobie, słuchajcie, odległość i kąt. Więc tutaj mamy w naszym szkicu informację o tym, że odległość tego ma wynosić 5 mm, a kąt 60 przez 2, bo to jest 30 stopni. Więc idziemy w górę na 5, a kąt zmieniamy na 30 stopni. Mamy to, robimy OK. I dokładnie taką samą historię robimy od tej strony, czyli ponownie faza. Tym razem będzie odległość 10, ale nie w tym kierunku, tak jak tutaj nam podaje Fusion, tylko w pionie. Czyli klikamy odwróć. Idziemy w górę o 10, a kąt 30 stopni. Czyli zmniejszamy go do 30 stopni. Klikam OK, i w tym momencie ten dolny kołnierz jest zrobiony. Możemy go sobie nawet porównać. Wybieram do tego funkcję analizę przekroju. Wybieram płaszczyznę tą. I zobaczcie dokładnie tak, jak na rysunku technicznym mamy ten element tutaj wyrysowany. No to dokładnie taki sam kołnierz robimy po drugiej stronie, czyli wybieram nowy szkic. Tym razem opieram go o płaszczyznę wylotu naszej rury. W związku z tym, że ten środek niekoniecznie musi nam się pojawiać. Zobaczcie, jak wybieram C, to ten środek nie chce się pojawić, więc. Na najzwyczajniej w świecie, używając funkcji Project, czyli P na klawiaturze, wybiorę sobie okrąg do odbicia. I z automatu zobaczcie, ten okrąg przerzucił mi też środek, zatem na tym środku rysuję znowu 52 mm. Dodajemy sobie okrąg 4 mm odległość od środka, podobnie jak w poprzednim przypadku, będzie wynosić 22,5. Poziomujemy to sobie. I dodajemy szyk kołowy. Klikam sobie szyk kołowy, zaznaczamy środek, punkt środkowy będzie w tym miejscu. Cztery sztuki, robimy OK. Identyczna historia. Zwykły ekstrud. słuchajcie. Wbijamy to na minus 5. Pamiętamy o tym, że ma to być połączenie, żeby to była ciągle jedna bryła. Klikam OK i powtarzamy operację z fazami. Zaznaczam tę krawędź. Idziemy w górę o 5 mm. Kąt podajemy 30. Robimy OK i jeszcze raz tą fazę dodajemy. Zmieniamy tylko kierunek. Ma tu być 10. I zmieniamy kąt na 30 stopni. Ostatnią rzeczą, słuchajcie, jaka nam w tym miejscu została, to dodanie tego dzióbka, który znajduje się na górze. Jak spojrzymy sobie na rysunek techniczny, to mamy tutaj taki otwór który będzie jeszcze dodatkowo gwintowany, więc potrzebujemy dodać sobie jakąś znowu płaszczyznę, która pozwoli nam niejako ten okrąg tutaj umiejscowić. W jaki sposób to robimy? No potrzebujemy płaszczyznę, która będzie oddalona o 55 stopni, 55 mm z tego miejsca i 20 z tego. Czyli potrzebujemy dokładnie 78 mm od podstawy odsunąć sobie płaszczyznę pomocniczą, czyli klikamy odsuń płaszczyznę, zaznaczam i idziemy w górę o 78 mm minus 78, robię Enter i na tej płaszczyźnie robimy sobie nowy szkic. I teraz, w związku z tym, że potrzebujemy znaleźć środek, względem którego będziemy się opierać, zatem potrzebujemy jakieś miejsce, które pozwoli nam y, położyć ten nasz okrąg na środku, więc ponownie wybieram sobie funkcję Project, no i tutaj nic nam się nie pojawia. Zatem, żeby ułatwić znalezienie tego środka, Idziemy sobie do szkiców i szkic numer 1 pozwoli nam ten środek, słuchajcie, bez najmniejszego problemu odnaleźć. Klikam sobie w to miejsce, wyłączam mój szkic i wyłączam funkcję Project. No i z tego miejsca, słuchajcie, wystarczy, że narysuję sobie dwa okręgi, czyli C na klawiaturze. Mamy 8 mm, średnica zewnętrzna i wewnętrzna będzie wynosić 5. Wybieram ekstruda. Zaznaczam tę powierzchnię i teraz najważniejsze, słuchajcie, jak przeciągniemy, to tworzy nam się nie to, co trzeba, więc zamiast tworzyć odsunięcie, wybieramy sobie typ zakresu do obiektu, tak? Czyli w tym miejscu musimy wybrać sobie, że klikamy do obiektu i ten nasz obiekt musimy najzwyczajniej w świecie zaznaczyć. Zobaczcie, co zrobi Fusion. Przyklei nam tego ekstruda bezpośrednio do powierzchni. Robię OK. No, w związku z tym, że ten szkic jeszcze musimy tutaj przedziurawić, wybieram sobie ekstrud tej powierzchni i lecę do środka rury. Klikam OK. No i ostatnia rzecz, która nam tu została, to dorobić sobie gwint oraz z tego, co pamiętam, był tu filet lub też jak to woli zaokrąglenie, tak, mamy tutaj fileta R2, czyli F na klawiaturze, 2 mm zatwierdzam Enterem. Ostatnia funkcja będzie to gwint. Zaznaczam powierzchnię, automatycznie, zobaczcie, Fusion dopasował mi rodzaj gwintu, jest to M5x08, sprawdźmy, czy to jest M5, jest gwint M5. No więc klikamy sobie jeszcze, żeby tutaj ładnie to wyglądało, że gwint ma być wymodelowany. Wyłączam szkic i słuchajcie. Voilà, model gotowy. W dzisiejszym odcinku nawigowanie w trójwymiarowym szkicu mocno ułatwił mi ten, no tutaj oto Fifek, kontroler od 3D Connection. Gdybyście byli zainteresowani zakupem, to w informacjach pod filmem znajdziecie link, dzięki któremu możecie kupić ten sprzęt z 10% zniżką. Rzecz jasna moje najserdeczniejsze podziękowania lecą oczywiście do Patronów, dzięki którym kręcenie filmów przynosi mi naprawdę dużo satysfakcji. Jak zostać Patronem, dowiecie się z linku poniżej. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o moich szkoleniach z Fusion. Pierwsze już za nami. Bardzo cieszy mnie fakt z tak dużego zainteresowania. Na najbliższy termin pula miejsc już wyczerpana. Przypominam, jest tylko 10 miejsc. Ale spokojnie, z każdym początkiem kolejnego miesiąca będą, będą nowe tego typu wydarzenia. W tyle w dniu dzisiejszym. Dzięki, że byliście do końca. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.